ja nie mówię, że my kombinujemy w dziupli, ale mamy ściągawki. Bez ściągawek ja się źle czuję, bez notatek, które zrobiłem odręcznie. Na przykład mam 6 stron, a 4 zapisanych odręcznie. I mój kolega mówi, ty jeszcze piszesz odręcznie? A ja mówię, no tak, dlatego że jak ja to przepisuję, to czuję związek z tym większy i to jest tak jak zrobieniem ściąg. Coś mi zostaje w głowie. I później komentuję mecz i facet ma piłkę, ja myślę sobie, okej. Przecież sobie notowałem rano, że on zrobił to i to i już nie muszę nawet tam zaglądać. Ale bezpiecznie oczywiście jest to miejsce, bo jak zapomnę, no to bez sensu też wiedzieć, miałem to w notatkach, ale nie wiem, co on w sumie zrobił. No to byłoby trochę głupie, więc zajmuje mi to, wcześniej mi to zajmowało około 5-6 godzin, a teraz zajmuje mi to krócej, około 3 godzin takiej fizycznej roboty. Natomiast przygotowanie się do tego, no to jest jakby śledzenie na bieżąco. To, no, jak czytasz coś z przyjemnością, to nie można tego nazwać przygotowywaniem się, bo jest to po prostu czytanie gazet. Też nie można wymagać od komentatorów, żeby wiedzieli, że Bender strzelił, zagrał w tym sezonie 28 meczów i ma 2 bramki, tak? Nie musisz tego wiedzieć, no bo to już byłoby to przegięcie. Był taki jeden dziennikarz, o świętej pamięci Roman Burkowski, który wszystko pamiętał, ale od kiedy wynaleziono internet i można coś bardzo szybko sprawdzić, to też wydaje mi się, że po prostu jest to umiejętność sprzedania. Widz ma mieć wrażenie, to nie jest ważne, jak się osiągnie ten efekt, ale widz ma mieć wrażenie, że komentator wie absolutnie wszystko. I zmorą komentatora chyba największą jest pokazywanie tych ludzi na trybunach, bo o ile pokazują kontuzjowanego piłkarza, no to wiadomo, że się wie, kto to jest, ale jak ci pokazują ministra rolnictwa Wielkiej Brytanii, ty nie wiesz, kim on jest i nie musisz tego wiedzieć wcale, ale człowiek oczekuje, że kto to jest, nie wiedzieli, kto to jest. Sam też nie wie, ale on może nie wiedzieć, a ty musisz wiedzieć. I to są takie sytuacje czasami. A czasami ja pokazuję kogoś, nic nie mówię po prostu. Niech sobie pokazują. No bo skąd ma wiedzieć, kim jest 85-letni facet, który być może w ogóle nawet bym wiedział, jak on wyglądał kiedyś, ale dziś wygląda zupełnie inaczej i nie wiem, kto to jest. Być może to jest 5-krotny król strzelców Wigan, tak? No ale nie wszystko można wiedzieć, tak? Zresztą wszystko można by zawrzeć pod słowem K, jeśli porównamy się do Anglii. Konkurencyjność, komfort pracy, między innymi komfort pracy, bo ja pamiętam finał Ligi Mistrzów w Anglii i mój kolega z Guardiana, Jamie Jackson, który sobie gdzieś tam chodził, ja mówię, o czym ty piszesz dzisiaj? Może napiszę o Parku Ji-sungu. Park Ji-sung nie zagrał wtedy akurat, więc nie wiem, o czym pisał, ale ja mówię, to ilu was tutaj jest? 3. Czyli więc było 3 ludzi. Jeden sobie pisał reportaż, drugi szedł do Mixzone, trzeci sobie pisał o Parku Ji-sungu czy innym piłkarzu, którego sobie wybrał sylwetkę, a coś tam sobie jeszcze zrobili do Obserwera. Więc konkurencyjność, komfort to na pewno, bo konkurencyjność też dlatego, że uważam, że najgorszy układ jest taki, jaki wytworzył się na rynku polskich mediów i mówię to z pełną odpowiedzialnością, że tam pracuję, że wszystko jest w akslu, ponieważ w tym momencie jest Super Express, jest Gazeta Wyborcza, tytuły, które sprzedają się kiepsko w tej chwili i nikt tam nie zatrudnia ludzi tam, raczej ludzi będą zwalniać, więc jeśli dzisiaj tracisz pracę tutaj, to jest bardzo ciężko, bez względu na to, jakie masz nazwisko i co osiągnąłeś, po prostu nie ma miejsc pracy. A co do tej pracy angielskich dziennikarzy, to też myślę, że jakbyśmy porównali jakość pióra, to w Polsce dziennikarze wcale nie są źli, nie piszą dużo gorzej od angielskich dziennikarzy. Nie wszystko jest tak, można przyjąć, że wszystko, co jest zagraniczne, to jest od razu lepsze. Czy tam czasami jakieś tam analizy tych dziennikarzy, czy felietony. Zresztą mieliśmy taki wątek w magazynie sportowym do Przeglądu Sportowego kilka lat temu, że dziennikarze z zagranicy przesyłali teksty. I uwierzcie mi, że to nie były jakieś wybitne teksty. To było takie, szejkowie przejęli Manchester City, wyłożyli na to 300 milionów funtów, ble, 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 ble. I takie, nie było tam jakiejś twardej tezy, ani poczucia humoru. Wielu polskich dziennikarzy potrafi pisać naprawdę lepiej. Więc też była taka sytuacja, kiedyś Jacek Laskowski komentował mecz z Rafałem Nachornym, no i pokazali Petera Schmeichela na trybunach. I Jacek mówi, o tutaj jest Peter Schmeichel, sprawdza wyniki, ten, a może sprawdza wyniki swojego syna, Rafał, a gdzie gra teraz syn Petera Schmeichela? No i Rafał, który jak wiecie ma wiedzę sporą o Premier League, akurat nie śledził losów ostatniego. I pada odpowiedź w stylu, w Cardiff? No w Leeds, ale mniejsza z tym. Wysyłam oczywiście Rafałowi od razu SMS-a, bo czasami mamy telefon w dziupli, bo można się coś kogoś zapytać, jakąś kontrowersję. Czegoś się nie wie po prostu, to można podesłać SMS-em szybko pytanie.
I ten Rafał, kurde, biedny, mówię, ja pierniczę, ale go gotował, no to nie było potrzebne, więc nie, jak najbardziej możesz czegoś nie wiedzieć. No. Wydaje mi się, że jak czegoś nie wiesz, to się też, to trochę tak jak z bramkarzem. Bramkarz, który by w ogóle nie popełnił ani jednego błędu przez całą karierę, to w kontekście ostatnich wydarzeń z Borucem, to by ktoś pomyślał, że on, nie wiem, w środku ma druty jakieś, tak? No to zbliża cię to do ludzi, tak? Ci ludzie sobie myślą, kurde, no facet też się pomylił i najgorzej to, jak się pomylisz i udajesz, że się nic nie stało. My się bardzo dużo razy mylimy i mija na przykład 20 minut i zawsze tak z Marcinem Rosłonią robimy, że Marcin mówi, wróćmy do tej sytuacji, tam nawet już jest po przerwie, mówi, to powiedzmy, że tam w pierwszej połowie ja to jakoś podprowadzę i wracamy do tego i mówimy, niezłą głupotę Państwu powiedzieliśmy w pierwszej połowie i tak dalej. I to od razu rozładowuje atmosferę, a wiem to, że tak jest, bo często dostaję jakieś takie wiadomości na Facebooku, właśnie albo na Twitterze, jakieś takie prywatne wiadomości, że bardzo fajne jest to, że potraficie się przyznać do błędu, bo to nie jest nic nieludzkiego. I ci ludzie mówili takie rzeczy, o Facebook, to jakieś dziadostwo, nie, takie, ja czegoś takiego nie, ja uważam, że z każdego narzędzia trzeba umieć korzystać. I to nie jest tak, że ktoś nie chce korzystać. Nie musi na tym Facebooku pisać, że jadł rano jajecznicę, ale może na tym Facebooku na przykład śledzić 20 różnych fanpage'ów, nie wiem, gazet, piłkarzy, menedżerów, innych dziennikarzy i dowiedzieć się z nich czegoś ciekawego. Tak samo jest na Twitterze. Powiem Wam taką rzecz, na przykład Przemek Pełka ma konto na Twitterze, ale w ogóle nie tweetuje. Służy mu ono tylko do followowania. Mówi, nie jestem, mówi, typem człowieka, który jakby chce tam się dzielić przemyśleniami z innymi, ale bardzo chętnie korzystam z różnych typu English Premier League Stats albo jakichś tam różnych historii, bo to jest fajne i sobie to wykorzystuje do swojej pracy, więc narzędzie jest fajne, dopóki ono nie zapanuje nad tobą, to ty musisz nad nim panować. I sam wiele, wiem o tym dobrze, bo sam wiele razy straciłem kontrolę i jestem zły o to na siebie, że gdzieś tam się wydawałem jakieś przepychanki, co było kompletnie bezsensowne i czego żałuję. Ale to też mnie nauczyło tego narzędzie i dzisiaj myślę, że robię w ten sposób. Narzędzie, jeśli jest dziennikarz, który chce wypromować swoje teksty, jest idealny do tego, taki Twitter czy Facebook. Bo rzucasz zajaweczkę, wrzucasz link i zanęcasz i patrzysz, co się z tym dzieje. Przecież ja tak napisałem książkę, no bo napisałem książkę dlatego, że ją wcześniej publikowałem na Facebooku. I ludzie, którzy wpisywali się w komentarzach, dlaczego, bez sensu, nie chce mi się czekać na kolejny odcinek, fajny pomysł, ale wolę w całości. I ja w jakimś czasie pomyślałem, kurczę, w sumie może napiszę w całości i sobie odpuszczę odpisanie tego tutaj. Bo co ja z tego będę miał? Skończę to pisać i ludzie wcisną mi 100 lajków, tak, a ja nic z tego nie będę miała. Tak to zostanie książka i jakiś wstęp do czegoś zupełnie innego, wykraczającego jakby też poza dziennikarstwo, tak, więc tak trzeba podchodzić do takich narzędzi. Na pewno nie mówić, nie, ja z tego nie skorzystam, absolutnie, to nie jest dla mnie, ja chcę inaczej, nie. Nie bądź, nie ma sensu w świecie tego socialu być tam jakimś hipsterem, nie jest to potrzebne nikomu, naprawdę. Naprawdę dużo ludzi, którzy chcą dyskutować, i mogą ci zarzucić, nie masz racji w czymś, bo ja uważam tak, tak, a ja uważam tak, bo to są te teksty. Byłbym idiotą, gdybym myślał, że wszyscy się muszą ze mną zgadzać. Choć niektórzy myślą, że tak myślę, a to jest nieprawda, tak nie myślałem i nigdy tak nie myślałem. Natomiast jeśli ktoś pisze, z ciebie to jednak debil, i ja mu odpisałem, no to kurczę, no, bez sensu. No jednak powinienem być ponad to, powinienem być poza tym wszystkim. I jak mawia mój kumpel, zostaw to, to jest martwa mewa, on tak mówi. Zostaw martwą mewę, niech leży na brzegu, aż ją fala zabierze, bo tak będzie. I ja się z tym zgadzam, myślę, że... Ale potrzebne też mi było takie jakieś tam parę zwarć, żeby to zrozumieć, bo czasami tak jest, że człowiek... Po prostu mieszają nam się trochę te światy wirtualne z rzeczywistym i myślisz sobie, że jakby ktoś na przystanku do ciebie powiedział coś obraźliwego, no to ty byś mu odpowiedział, ale to nie jest przystanek, nie musisz mu odpowiadać. Zwłaszcza jeśli ktoś jest osobą publiczną, no to już zupełnie bezsensowne jest wdawanie się w coś takiego. Twitter jest w ogóle genialny, bo ktoś do mnie pisze, Rudzki, ty blokuj, do widzenia. Nie chcesz, no i proste, tak? No, a potem ktoś mówi, ja wymyśliłem taki rysunek, jakbym znał Marka Raczkowskiego, to bym powiedział, żeby sobie coś takiego narysował, że wymyśliłem sobie taki dialog między dwoma osobami. Jedna osoba mówi, spier na przykład do drugiej, tak? A ta druga mówi, sam spier. A ta pierwsza mówi, dlaczego mnie obrażasz? I to jest... Bo tak to działa w internecie. Ten ktoś może mnie obrazić, będąc totalnym jakimś anonimowym człowiekiem, który siedzi sobie przed komputerem bez imienia i nazwiska, z jakimś nickiem XYZ. Ale jeśli ja go obrażę, to jestem okropny w ogóle, jak takie coś
mogłem zrobić. Więc parę też takich rzeczy z premedytacją wykonałem, żeby jakby zrobić taki mały zabieg socjologiczny. No ale później to już daleko za ten zabieg wykraczało, więc stwierdziłem, że nie będę wdawał się w ogóle w takie dyskusje, bo to nie ma sensu. No. Żadnego, nic mi to nie przyniesie, a tym osobom da tylko odrobinę satysfakcji.